Hej, cześć. Czyli dzień dobry. Witam tak. Was w DBD w Adeptach. Nie, ja no i teraz Wojtek, już jest spiegdoj. No właśnie, nie, teraz zapomniałem. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z DBD Adeptów. Dzisiaj drugie podejście do pana Gabriela Samy, a są już ze mną, jak słyszeliście, Agnieszka i Tomek. Jesteśmy! Jesteśmy, intro! To intro! Indeed, dokładnie, wszystko się zgadza. Bo jak nikt się nie wtrąci, to wiadomo, jak to jaką regułkę ma. Nie będę ja kiedyś, jak mnie Aga zagięła. Jak ty się witasz, że ja takie... Ja nie wiem. Ale ja też nie wiem, to jest automatyk. Ty to masz tak. Ty, Aga, głośno. Hej, cześć, co Aga, witam was wszystkich bardzo... A jak wolniej mówię, to teoretycznie każdy mówi ty. Redy, Tomeczku. Tak, no bo ty ja jak wiem. Mówisz wolno, to jest, żeby była chora. Wiem, jakby była... W każdym razie, moi drodzy, drugie podejście tym razem daje dobrą mapę. Tak, jasne, no. Obca flora ogromnie zwiększa szansę na wysłanie na ziemię Toba po spaleniu. Boże. To możemy też to weźmiemy. Nie no, jedna osoba wystarczy. Myślę, że będzie git. Więc słuchajcie, myślę, że tutaj perków raczej nie będziemy mówić, to jest oczywiście rozwiązywanie problemów, padlinożerca i nie? Stworzony do tego. Chyba, że Tomku masz pytanie odnośnie... jakiegoś perku. No, masz tą pytanie? No. No bo to z tymi... bo to z... No jak one mają? Z tymi skrzynkami naprawczymi to działa tak, że musisz trafiać w świetny test umiejętności, czyli ten taki paseczek malutki. 3 razy próbowałem, 3 razy nie trafiłem. No to 5 razy musisz trafić. No. Znaczy to jest akurat spoko, jak ktoś ma na przykład jakąś dobrą na geny tą... właśnie skrzynkę z narzędziami. Padzie jest łatwiej, bo na padzie potem jest łatwiej tam. Nie powiedziałbym. Nie, ogólnie jak ja chcę trafić, to nie trafię, ale jak nie chcę, to zawsze trafię. No to tak jest, to jest norma. Tak, to jest norma, no. Z miłością. Coś Google Matchu szuka. Nie chcesz, to trafią. My, tak, moi drodzy, w ogóle nagrywamy to w momencie, kiedy właściwie DLC wyszło. Więc... Nie mów tak nagle. Czemu? Nie mów, że jest 13.06. No jest 13.06.2023 nawet. Za kuźwa pół roku będzie kuźwa ten bym odcinek. Powiedział. Także no cóż, co zobaczymy. Za Alfons? David. Co za Alfons? To ma ten killer. Ja myślę, że to kelner. Coś kelnera widział. To Alfons. Oho, oho. Alfonso, ty, a David, dawaj redy. W każdym razie, ja wam przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji dla zasięgów. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Wpadajcie z uwagi do Tomka na nasze socialki. Linki macie oczywiście też w opisie. I Tomku, gdzie? Pałeczka. G2. Indeed, wszystko się zgadza. O, patrzcie, jaki liść. Ja w ogóle nawet nie nawet, wiem, że na pewno bardzo oczojebna jest ta mapa. No to... I mamy osobliwość, mamy nowego. Ja walka z obzliwością. Cień powstaje z biokapsuł lub w pobliżu innych ocalałych w cieniu. Wyłącz biokapsuły i usuń cień za pomocą napędu elektromagnetycznego. No bo jeszcze raz po polsku był, bo dzisiaj w sumie, bo dzisiaj był w sumie reset sezonu, więc... Nie wiem co. Rangi spadły. Mi teraz wszystko, bo i tego padło, wiesz? Tak. Ale najlepsze jest to, co że ja teoretycznie poradzę. Niby to jest adept odcinek, a tak naprawdę to może być first look? Nową mapą i klerzem? Też może być. Więc wybierzemy se. Jak wbijemy adepta, będzie adept. A jak nie, to first look. Także obserwujcie tytuł. Hej, taki nomer. Mniej oczojebna jest ta mapa. A! No halo. Okay. Mam jądro na plecach. No i trzeba zdejmować chyba tą skrzynką. A mogę ja to wysunąć? Co się świeci? Jądro? Nie. Ej. Jak tu w ogóle dziwnie jest. A jakie flaki? A ten killer się, on jest cichy? Głośny? Ja nie wiem, właśnie. Komu on widzisz? A może on tak łapie z ziemi szybko? Nie! To robot. No kto się biega po tej mamie? A on się może tepiać do jądy. Jak się tepać? Do tych, co mamy na plecach? A jak się ściągło mi? Tą skrzynką? Nie wiem, nic nie robiłem. Nie, to jest bez przesady, kurwa. A to chyba Alfons mi ściągnął. Przepraszam. Alfons mi ściągnął. Co to jest przyspiesza drukowanie? No on się on mierzył, on się nie tepie, on rzuca jakimś plazmem.
rzucać plazmę. No a ile ty tu ten? Po jakiemu to było? Nie wiem. Afektowy. O, zniszczyłem to. Ej, słuchajcie, w tych drukarkach są jakieś te... jakieś wykrywacze właśnie. Ej, on mnie nakujwia tym! Zdejmuję totem. Eks. Tomku, jadą po ciebie. Sorry. Nie. Ej, ja nie wiem, ej, o co chodzi? No dlaczego on wyszedł? Boże, głośno. To ci wyszło? No, random. Aha. No, Boże, co tak głośno? No, spieprzajcie mi spod bloku. Ej, powiem tak, nie wiem, on rzuca jakąś plazmą. Przyśpiesz drukowanie. Idę to po jest ciebie, po prostu Aga. First look, tak, podoba mi się, no. Chyba ja se drukuję. O nie, on tu postawił jakieś jaja. Nie wiem. Ej, i co ja mam z targetem? Co to jest? Ja mogę być swoim targetem. Ej, ej, dostałem tą kulką. Ja nie wiem, o, o już, co już nie ładuję. O nie, on tu idzie. O kurde, wpadłem w niego! Czy to coś mi gdzieś puściło? A, wiecie co, wydaje mi się chyba, że... Wydaje mi się, że chyba te skrzynki, jak jest to działko takie, które się ładuje... Aha, lizaka podnosisz. Tak. Ma ładuj EMP? I co? I taki radar ci się coś odpala. Tak. A co, o, fuck sake. Fuck sake. Ale ty jesteś brzydki. Ja nie wiem, o co chodzi. Jestem w jego domu. Jestem w jego domu. No, stawia te kuleczki takie. Ja powiem tak, zostawiłam kapteczku, bo wziąłam lizaka, a teraz nie mam kapteczku i potrzebuję... Nie, zostaje ci ten, tylko jak zużyjesz... A jo! No. Ale ja to coś puściłem gdzieś, nie wiem gdzie. Czekaj, to jak to się robi? Możecie po mnie przyjść, bo on jest daleko. Ej, Które to jest R2? Nie wiem, no i dobra, jeszcze raz. Mam to EMP. Mam naładować? No to ci się zrobi taki radar. Jest ktoś, kto jest... Co ten radar mi robi? Wszedł... On tu się tepa chyba, Tomek. Wojtek, widzę jakąś szczałkę przy tobie. Przy mnie, przy tobie. Przy mnie, przy tobie. Oła, nie, mam jądro. Kurde, ja trochę tego killera nie rozumiem, nie? Ja też nie, jeszcze. Ej, po co mi to ten lizak? Po co mi to? A jak się zostawia ten lizak? O Jezus, ty, a dobra, aha, to się ściąga, to jądro. Dobra, to jądro się ściąga. Ej, można położyć na ziemi tego lizaka. Ja pidole, ale dziwna mapa. Znaczy nie jest zła, ale... A, wiecie co, tymi wykrywaczami i tak dalej możecie też niszczyć te takie, co on stawia. Tylko musicie być jakby przy tym i jak puścicie ten radar jakby, to on automatycznie to rozwali. Te jego plamki. O kurwa. Ale Mordoruru jest fajny nawet. Pyszny. Ale mapa taka inna niż wszystkie. Fajna. Taka z No Man's Sky'a wzięta. Idzie. No nie, chyba mnie złapie, nie? Mechaniczny pingbor! Jądrim! No chyba wibrator robił. No patrz, on co? To matko jeszcze gada! Mechaniczny pingbor, który zostawia jądry na plecach. Jeszcze gada! Proszę, poziom patent, nie? Idzie! Idzie! To w ogóle genów ani... Nie no, jeden zrobiony. No bo ej, ale wiecie co? Ten random w ogóle nie wiem, czy u was też zawiesił się. Zawiesił mi się na tym ekranie tutaj na końcówce gena. Tak? No. No o Boże, mechanizm idzie. Dobra, tu uważaj, bo on tu. Danger tu pisie. Uważaj, kulka. Kurwa! Jedziemy. Jaka kulka? No ta była, przyklejona. Ja chyba ginę? Nie, jeszcze hamuluj. O nie, Wojtek, poszłam, no, nie wiem, gen. Idźmy. Poszedłem nie. Na twój gen. Aga. Ty jesteś? Zgubiła cię? No. Ej, tam coś lata. Tam cię byłem. A ej, tu jest jesteś? Niebo.
Kuźwa, wiesz, że ten, że nie było ci widać w tych krzukach? Mówisz. No. Widać też gwiazdy. No tak, bo jesteśmy na innej planecie. Jakiś bole. Dobra, wiesz. Widzisz, co? Że ja się ekscytuję wisząc, wiecie o tym. Ja pójdę potem. Idę. O, jaka tu kładku! Idę. Spróbuję może jakieś to jajko rozwalić. Gdzie jest to jajko? Kurde, nawet nie można cię wykiwać, chamiu! To było wiecie co, jak naładujecie ten EMP, to w tym zasięgu, w którym stoicie, wszystko umiera, to co on zrobił chyba. Ja nie wiem, czy on mnie goni? Nie, goni mnie. Aha. A ja ginę. Aha. Super adept. Ja powiem tak, tunel. Ja myślałem, że on mnie goni, a tu kuźwa tej jego jądro. On mi coś secure powiedział. No bo on gada, no. Ej, a co ta kulka robi? Czy to nie jest jego kulka? Tryska w ciebie. No tak. Nie, no to są jego kulki. Uśny. Jak jesteś w zasięgu tego radaru, w sensie tego EMP, co masz, i widzisz taką kulkę i jak naładujesz, przytrzymasz, to jak puścisz, to wszystko, co on stworzył i te kulki na nas i ten, to się niszczy, tak. Pipy też nie mam. O kurwa. Dobra, gejmetka, oglądamy. Ła! Teraz nie puszczaj, bo... Kto? O dobra, zużyłaś. Kto? Ale ja nic nie robiłam. A niech ktoś stanie w miejscu. No to mnie pewnie obserwujesz. Kucam. Dobra, Wojtek. Mam akszona i tam nie widzę, kogo oglądam. I mam ten bipkajką, co czas robić, czy jak? Ale to tylko raz cię Aga wrzuca. Nie mnie wrzuca. To EMF, Co? Chyba zobaczmy, co ona robi. Ja nie wiem, co ja robię. Chyba zniszczyłam. Ej, a są tu jakieś skrzynki z kapteczkami? Nie zwróciłem uwagi. Nie widziałem. A tu jest kulka dlatego, Boż. I tu jest killer szak, czy nie? Tak. I po co to poznajesz? No taki domek i jak ma piwnie, zazwyczaj. Po czym poznajesz? Okej. Okay. Bo ja nigdy nikt nie umiał mi wytłumaczyć, jak wygląda killer szak. No, to jest taki, on ma zawsze taki kwadrat, shape. Okay. I ten, i zazwyczaj ma piwnie, chociaż się zdarza w innych budynkach. Oh shit. Maś. Chciałam mu dać. Chcę, byś mnie miał. Nie! No nie, ale dobra, mnie zabije. Ale ja mu nie dałam. Nie zużyłam. No to... Nie. Teraz się okaże, że nas oszczędzi atomku. Nie, no czekaj. Znaczy, ale to pokazuje, że nie. Ale ja mu nie zdążyłam dać. Puu, jakiś robal. Ja mu nie dałam. Ja mu nie dałam. Cieszy mnie to. Ja zrobiłam tylko nie na to pi. Aha, ja nie robię się nawet. Jezu, ja Wojtek się nie robila. Ona kręciła mukbangiem, kuźwa. Tak, robiłam nie. Jest, przychodzę. Dobra, on mnie pewnie za... Nie wiem, co on robi. Opada mu przy tobie wszystko. Albo ja, nie, wiecie, jak killerzy też grają? Slagują. Ja jestem przynętą. Co? Ja jestem właśnie, namierzył mnie właśnie. Jak on to zrobił? U swoim jądrem? No. Kurwa, to jest jak trzecie oko. Masz suwenirę? Mam. Co? Mam. Dobra, spróbuj mu dać w ostateczności.
Nether, bo rób. Rób mu Nether, może na co szczędzi, bo adept. No halo! Chyba nie bardzo. No. Dobra, nie będę się. Nie będę się miotał. Ciebie pewnie zostawi. A dlaczego? Nie wiem. Nie, ja mam. Ktoś często daje w tej rzeczy, co cię tak. Ale nie zdążyłam. Ja nie zdążyłam dać. Nie zdążyłam, miałam apteczkę w ręce. Dobra, byłam slogierką. Teraz cię do klapy pewnie zaniesie. Nie. A założymy się? Patrz, patrz. Nie. Ja byłam przynętą, patrz, widzisz. Masz szczęście, że. Nie wiem, nie widzę, bo. Do menu mnie wrzuciło. Bo killerzy też grają tak, że slagują. Ale mówię, że... jest sposób dla tego. Słuchajcie, tylko... Ja się cieszę, że umarła. Generalnie... Wiem, nie, bo bym miała kuźwa. Znaczy powiem wam tak, gdyby ten random nie umarł, nie wyszedł, to może by było spoko, bo on w sumie widzę, że miał... miał barbę. Ja myślę, że go ten wywaliło bardziej. Ale nie miał killera, nie miał perka od tego. Ale szczerze myślałam, że się koleś nabrał. I nie. Mówię, co? Jak ja mu nawet nie zarządzam. Nie, przysięgam, jakby cię zostawił, to byłby ostatni adept z tobą. Wiem, na szczęście zginęło. Bo wylatujesz. Powiem tak, ule na byśmy, szczęście zginęło. Ule byśmy wzięli. No dobra, to moi drodzy, no będzie kolejne podejście do adepta w następnych odcinkach. Tylko teraz nie wiem, powiedz, czy... że to był first look po prostu. No, albo first look może być, to prawda, tydzień po terminie, ale może być. No dobra, w każdym razie była ze mną Agnieszka. Była. Był też Tomek. Przez chwilę byłem. Byłem też ja, także słyszymy się w następnych. Trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa, pa.